Panie marszałku, Wysoka Izbo, ten projekt to piękny przykład działania społeczeństwa obywatelskiego. Rodzice przypominają rządzącym, kto w demokratycznym państwie jest prawdziwym suwerenem, a tym prawdziwym suwerenem są obywatele. I przejawem arogancji jest wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Projektu, pod którym podpisało się prawie 400 tysięcy osób. Jak długo jeszcze będzie w naszym kraju tak, że to nie rodzice, ale urzędnicy będą wiedzieli lepiej, czy dziecko nadaje się do szkoły wcześniej, czy nie. Jak długo jeszcze rządzący będą udawali, że są mądrzejsi? Pytanie do pani Karoliny Elbanowskiej. Dlaczego po raz kolejny państwo złożyliście ten projekt? Dlaczego uważacie, że warto walczyć z tymi wiatrakami? Bo mam wrażenie, że strona rządowa po prostu was nie słucha i lekceważy obywateli, składając wnioski o odrzucenie. Skąd ten heroizm?